jeżeli mamy modę i mamy osobę, która na przykład lubi styl, na przykład założeniu z okresu baroku, czy renesansu, czy też międzywojenny i ma tendencję do tego, to jest spowodowane przede wszystkim ustawieniem w kosmogramie planet. Mamy z kolei też tą modę planetarną, którą no czasami tutaj mówię o niej, chociaż bardzo rzadko. Czyli opowieści o sytuacji takiej, że jak planety się ustawią w stosunku do danego okresu, na przykład chociażby, taką proponują modę. To, co tutaj kiedyś zaznaczyłem, że będzie ta moda marynarska, którą dzisiaj bardzo mocno widać w ubiorze, chociażby letnim, te paseczki, kotwiczki, pełno różnych rzeczy. Tak. Teraz następnie, ja nigdy nie wypowiadam się na ten temat ostro, dlatego że to jest tylko wyłącznie dla bardzo zaufanych osób, a to w moim środowisku bardzo często osoby chcą brylować przede mną, że one wiedzą lepiej. W porządku. Tylko ja mogę wybiec 12-15 lat też wstecz. Tylko kto zapamięta 15-letnie tendencje? Przypuśćmy, że je zaznaczę. Tutaj nawet na blogu, że za rok będzie taka moda, za 2 będzie taka, za 3 będzie taka, to nawet jak to pokażę, to powiedzą, wiesz co, trafiłeś. Bo taka jest zasada u osób, bo chcą być kreatywne i chcą wszystko wiedzieć. Chociaż to nie jest prawdą. W kosmogramie widać te tendencje dokładnie, jeżeli chodzi o kolorystykę, o barwę. I to nie jest tak, że możemy sobie dowolnie dobrać. Dużo czynników trzeba wziąć pod uwagę, a najbardziej, najchętniej, w ogóle jeżeli robimy taką prognozę, to robimy na 10-12 lat do przodu. Na więcej się nie robi, ze względu na to, że możemy zrobić pomyłkę. Ale jeżeli chodzi na przykład o tkaninę, gdzie robi się to tkaninę, zaczyna się produkować kolorystykę tkanin, oczywiście, że się robi na tyle lat wcześniej. Też osoby, które znają te tkaniny, te tendencje, no to oczywiście, że wiedzą, co będzie modne po skończeniu, jaka kolorystyka, jaki wachlarz mamy tkanin i jakie typy tych tkanin i jak one wyglądają. Potem następnie mamy no, trendy, tak? No, bo to są tkaniny, a tutaj na te 12-13 lat, no, liczmy właściwie do 10. Potem mamy trendy, które są w formie. Czy marynarka jest szeroka u mężczyzny, czy poduszki są, czy jest właśnie za malutka marynareczka, tak teraz jest modna, taka przykróciutka, czy na przykład szerokie klapy, czy wąskie klapy, czy kolorystykę i już mamy wcześniej zrobioną, więc budujemy tylko sam kształt. Też go widać w kosmogramie. Też można to zrobić i jak budujemy ten styl, no to co powiedziałem, właśnie i chociażby w tej marynarskiej modzie, która dzisiaj istnieje, nie widać tych kołnierzyków marynarskich, takich co są na ramionach i z tyłu, a przecież mogłyby być w koszulkach chociażby bawełnianych, czy mogłyby być w bluzeczkach dziecięcych, czy męskich, nawet koszulach. Nie ma tego. Tak chodzą harcerze chociażby, którzy są z wodniakami. O, tak to może, tak to się nazywa. I nie mamy tego. Nie mamy w tej modzie i nie widać tego, dlatego że ta moda jest pociągnięta chociażby pod wodnika i wodnik już wkracza, epoka wodnika, kończy się epoka ryb, więc już
jak zostało to zapomniane. Tak jak nie będą zapomniane szerokie spodnie do dołu, ale jeszcze musi upłynąć czas. To już wyprzedzam. Te takie typowo marynarskie, nie Szwedy. Tak w tej chwili są bardzo wąskie te spodnie, nawet są te strecze takie, nawet u mężczyzn. I przede wszystkim mężczyzn bardzo wąskie są nogawki w tej chwili modne u dołu. I mamy potem następnie po tym szkielecie budowy, to już mamy, przypuśćmy, te 7-5 lat i mamy dokładnie wzornictwo już, które jest pokazywane na 3 lata wcześniej, czy 2 lata wcześniej, które robi się trendy. Trendy też widać w astrologii. Oczywiście, że tak, ze względu na to, że mamy już szkielet. Jak wygląda szkielet? Mamy materiały, czy właściwie mamy wszystko, ale możemy się tutaj pobarować z różnymi wzorami, łączeniami, zabawą w jakieś dodatki, typu guziki na przykład, chociażby. W tej chwili nie są takie modne te guziki, które były modne na przykład 15 lat temu. Te, które były marynarskie, z kotwiczką. Teraz do tej kotwiczki dodajemy jakieś tam coś tam. One są już takie opowiadające coś. Czyli idziemy w stronę wodnika, a nie tych ryb i oddalamy się zupełnie jakby w innym układzie. Ta kotwica nie jest najważniejsza. Ważniejsza jest ta cała otoczka, która jest wokół. I następnie nie mamy tą modę już taką typową na rok, na dwa. Oczywiście i też można wyliczyć tą modę, to jest najprostsze, bo jeżeli potrafimy zrobić 12 lat, potrafimy na 10 ten szkielet i potem zrobimy ten wzór, jak to wygląda, te dodatki, to wszystko, czyli mamy roczną modę. I to co? Wybiegamy na rok. Na rok jest bardzo łatwo wybiec, co będzie za rok. No bo wiemy, co jest we wzornictwie, co jest w tkaninach. I wtedy będziemy mówić, no, że w tej chwili to będą tkaniny takie i takie. No chociażby na przykład lada moment wejdzie to nietypowe bordo, czy ten burgund, dlatego że właśnie epoka wodnika uwielbia ten kolor. Oczywiście, że wejdą pewne rodzaje kratek i wyjdą pewne rodzaje małych desemi. I tak jak się kropki pokazują, czy groszki, czy coś takiego, ale to są chwilowe rzeczy. Tak jak się pokazują centki. Ten akcent już widać bardzo w dzianinach. W dzianinach dokładnie chodzi mi o skarpety, o te działania typu dodatki do tego, więc dzisiaj kupując te bordowe skarpetki na pewno za 2 lata już będą modne, czyli następne wakacje, po wakacjach już ten kolor pokaże się. On będzie balansował w tych tonach, to nie będzie ten bordo, który my znamy, ten, który był taki bardzo modny za moich czasów, taki dziwny kolor, którego żeśmy nazywali, że każdy burak nosi takie ten typ, na przykład marynarki, że to nie jest ten typ, ale bardzo zbliżony. I ta kolorystyka będzie, oczywiście, że tak. I ta kolorystyka potem będzie ewoluować aż do specyficznych seledinów, ale te seledyny podejrzewam, że będą w następnych latach modne. One się mogą także pokazać w tym roku. Już teraz one będą troszeczkę pokazywać się i o dziwo, przy seledinach to jest zupełnie normalne. Będą się pokazywać kolory nieba. Czyli wszystkie kremy, nie kremy, wszystkie te kolory, które są związane z bardzo takim delikatnym, jasnym kolorem, czyli te pudrowe, tak zwane, można to nazwać pudrowymi, ale to za dużo mówię już. I na tym właśnie powinienem skończyć, dlatego że jest zasada. Jeżeli jesteś związany z modą, jeżeli budujesz tą modę, jeżeli kreujesz tą modę, to w danym momencie, na przykład my uważamy, że tak, a dzisiaj czerni nie ma,
ani bieli nie ma. To są dwa kolory tak zwane przezroczyste, czyli to są kolory zastępcze, czyli te kolory, które zawsze, jeżeli zgasimy światło, to jaki kolor widzimy? Jeżeli teraz zapalimy światło, to czy widzimy czerw? Widzimy, ale przy zgaszonym świetle nie widzimy i tego koloru właściwie nie ma. Teraz, jeżeli mamy białe i światło jest, istnieje, to ta biel dołączona do innej bieli może stanowić, że to nie jest biel, a to jest zupełnie inny kolor. Dwie kartki z różnych zeszytów, z różnych stron świata. Jedna jest biała, druga jest kremowa, czy tam szara, czy jeszcze jakaś. I właśnie w tych tonach można się mieścić. Ale te tony uzależnione są również nie tylko od, na przykład, chociażby planet, bo także od kultury. Inny kolor występuje bieli tu w Europie, a inny kolor bieli występuje tam gdzieś daleko w Azji. Chociaż te oba kolory, i czerń, i biel, mają podobną charakterystykę, jeżeli chodzi o, przypuśćmy, o kwestie liturgiczne, czy też magiczne, czy chociażby w astrologii widać to po układzie neptunalnym, który te kolory też można wyprofilować w modzie ze względu na prostą rzecz. Neptun wówczas tworzy jakby pianę morską i ta piana morska ma specyficzny kolor, gdzie widać, gdzie przecież Wenus jako niższa oktawa, a jednocześnie przecież wyłoniła się z fal morskich i ona preferuje te kolory. Więc dlatego też chociażby te kolory takie bardzo delikatne, ale już nie te róże, już nie te błękity. Te błękity raczej będą pomału odbiegać, chociaż mężczyźni na pewno w błękitach będą występować. Tych błękitnych koszulach na pewno, no, bo tak jest modne. Ale trzeba przyznać, że te błękity przejdą w błękity zupełnie inne, bardziej reakcyjne, czyli bardziej agresywne. I to na tyle. I tak to jest. Także moda jest uzależniona, ale nie od znaków, tylko od ustawienia planet. Teraz to wszystko trzeba wziąć poprzez działania. Bardzo łatwo to zrobić. Jeżeli ktoś zna się na astrologii, po prostu bada epoki, które były, na przykład chociażby baroku, chociażby teraz, na przykład w architekturze, można to zdobyć, zobaczyć. Przecież wiemy, że na przykład baran jest agresywny. No i kto stworzył chociażby gotyk. Teraz mamy byka, który jest bardziej obły i bardziej potężny, monumentalny, gdzie taka kultura występowała. Mamy chociażby Grecję, gdzie to budownictwo jest i możemy tak iść. Bliźnięta, czyli tam, gdzie jest informacja, tam, gdzie już zaczęły się działania, mamy chociażby kulturę grecką i areny, tam, gdzie budujemy tą epokę. Potem i mamy chociażby kręgi, które mówią do nas same, ze względu na to, że to jest także ta kultura. I potem idziemy i już mówię o kształcie, już mówię o kolorze, już mówię o barwie, bo każda z planet ma swoją barwę i każdy z nas też ma swoją barwę, ale tego trzeba się nauczyć, to trzeba jednak troszeczkę liznąć astrologii, a potem następnie nauczyć się bawić planetami. No jest to jednak wiedza i nie uda się na przykład osobie, bo nauczyła się, czy była na kursie i już jest świetnym kreatorem, bo to tamto chodzi o to. Nie. To jest praca, gdzie trzeba poświęcić kilka lat na wiedzę astrologiczną, a potem z tej wiedzy astrologicznej przejść do wiedzy tej
twórczej, czyli jak planety się zachowują w danym momencie i jakie wymagają od nas kierunki. Czy one mają tak wielki wpływ? Mają. I to bardzo potężne, wbrew pozorom, tak. Czy będę zdradzał? Nie wiem, czy będę zdradzał, raczej nie będę zdradzał. Zdradzam tym osobom, które to jest potrzebne, z których ja, krótko mówiąc, im pomagam. W dzisiejszych czasach coraz mniej, ze względu na to, że coraz węższy jest ten rynek zbytu. Co to ukrywać, ale niektóre osoby wypadły z tego rynku, ja powróciłem do mody. Jestem w tej modzie, przyglądam się i wiem, którzy z tych plastików, mimo to, że niektórzy nie są w ogóle znani albo nie są na piedestale, ale przyglądając się, co robią, a robią dobre rzeczy, mimo to, że nie zwyciężają w tych grupach modowych, albo nie są gloryfikowane przez nich. Bo co tu ukrywać, ale trzeba potrafić młodego człowieka, który jest wchodzi jakby w tą grę na wybiegu, żeby umiał tak zakreować tą swoją odzież, żeby ona przemówiła w tym momencie, a ona tylko przemówi, kiedy właśnie sprzyja czas i odpowiedni moment, który wyznaczają właśnie planety. Na tym polega, a nie czy więcej. Także z tego korzystają zawsze, jak to się mówi. Przecież to jest królewska wiedza. Nie od wojownika do mistyka. Dalej się to toczy. Do zobaczenia i zapraszam na dalsze ciąg opowieści. To jest niebezpieczne. Cześć.